Piękny, jesienny, listopadowy poranek w blasku wschodzącego słońca i poranny, lekki przymrozek towarzyszyły maratończykom, ale również uczestnikom chodu z kijami, czyli rajdu Nordic Walking podczas czwartej edycji maratonu Beskidy, który w sobotę 12 listopada odbył się w Radziechowach na Żywiecczyźnie. Trasę maratonu dokładnie wytyczył, przemierzył i oznakował sam komandor Edward Dudek. Trasa jest modyfikowana od Czegla. Startujemy przy zajeździe Chorolna. Myślę, że tu mamy dużo miejsca, piękne widoki, a po śmierci żony była przerwa w organizacji tej imprezy i postanowiliśmy zrobić to tak, że trasa biegnie obok mojego domu, jest drugi kilometr, dokładnie tam mają punkt kontrolny. Tam przygotowałem jakieś drobne upominki dla najlepszego, bo to już tradycją jest tego, że tam jest zawsze muzyka i najwięcej kibiców w Radziu właśnie zbiera się obok mojego domu, także myślę, pogoda jak widać wspaniała, co wszyscy podkreślają. 150 zawodników w maratonie, 50 w Nordic, w wczorajszym krosie 65 osób, myślę, że samo świadczy o tym, mimo wszystko trudności tego biegu, bo trudność polega na tym, że trzeba z wysokości 400 metrów wydrapać się na 1250, dokładnie schronisko jest na 1250, a sama góra Skrzycznego, gdzie jest przekaźnik 1257, także to. No i później wracają z powrotem piękną leśną drogą, wracają przez Radziechowy i na Golgotę, która też jest atrakcją tych zawodów, bo takiej drogi krzyżowej, jak jest po prostu w Radziechowach, to nie ma nigdzie na świecie. Edek, jeżdżąc po Europie, zapraszał i zachęcał do udziału w maratonie kolejnych zawodników, których na tegoroczny maraton zjechało się 150. I tak byli zawodnicy z Czech, Słowacji, Węgier, Włoch i Niemiec oraz całej Polski. Tradycji stało się zadość. Imprezy organizowane przez Edwarda Dudka zawsze odbywają się przy pięknej pogodzie. Tak samo było w sobotę, gdy w maratonie Beskidy rywalizowali biegacze z całej Polski i z kilku państw europejskich. Lekki mróz i mocno świecące słońce zagrzewało maratończyków do boju, gdyż trasa po raz kolejny była niezwykle trudna. Jako pierwsi na trasę maratonu ruszyli uczestnicy Nordic Walking, którzy wystartowali o godzinie 8. Dwie godziny później z Przybędzy ruszyli maratończycy, którzy do przebiegnięcia mieli sporą ilość kilometrów pod górę. Biegacze na swojej trasie mieli szczyt Skrzycznego oraz Golgotę Beskidów, czyli Matyskę, a to oznaczało co najmniej dwa ciężkie podbiegi. Całą różnokolorową ekipę prowadził wóz strażacki. Od początku na czele rajdu Nordic Walking znajdowali się mistrzowie świata Tomasz Brzeski i Ela Wojciechowska, którzy nie mieli sobie równych. Tuż za nimi podążał, ale nieprawidłowo pokonywał dystans biegu z kijami, Paweł Kulik. Jako pierwszy do mety dotarł mistrz świata Tomasz Brzeski. Czas 4 godziny 48 minut 21 sekund. Wśród kobiet Ela Wojciechowska. Są medale, gratulacje i oczywiście pamiątkowa fotka z komandorem. Najlepiej z trudami trasy maratońskiej poradził sobie Piotr Karolczak z Poznania. I pan Piotr Karolczak, zwycięzca dzisiejszego maratonu Beskidy 2011.
3 godziny, 13 minut i 16 sekund, który wyprzedził Lucjana Chorążego ze Skawnik tuż przed Golgotą. Piotrek Karolczak z Poznania. Tutaj przyjechałem pierwszy raz. Rodzinkę mam 10 km dalej, więc to się tak jakoś zbiegło. Mieliśmy przyjechać właśnie z żoną, z dzieciakami, ale się nie udało, bo mi się młody rozchorował. Przyjechałem samym pociągiem na jeden dzionek. Pytałeś, czy startuję. Tutaj pierwszy raz biegałem. Biegałem 4-5 innych jakichś dłuższych imprez górskich. No, a fajnie było, no pogoda była boska. Przed chwilą właśnie słyszałem w środku zdanie, że to za późno na maraton. A dzisiaj była po prostu tak piękna pogoda. No, ciężko mi sobie wyobrazić ładniejszą pogodę na maraton. Zimno, słoneczko, piękne widoki. Jeszcze podczas biegu po grani mgła czy chmury były troszkę niżej. No po prostu bosko było. No, a ostatni maraton 3 tygodnie temu biegłem Poznań. To jest bardzo mój subiektywny odbiór i wydaje mi się, że większość mogła mieć zupełnie inny, bo przez większość czasu widziałem taki czerwony samochód, który nas prowadził. I wtedy to wszystko jest po prostu dużo prostsze. Natomiast no, tam przez jakieś 15 km może, 20, jak Lucek mi uciekł po podbiegu. No ale to był wbieg na Skrzyczne i leciliśmy Granią, więc tak naprawdę tam nie było się gdzie zgubić. A jak potem były momenty, że można się było zastanawiać, gdzie pobiec, no to znowu widziałem czerwony samochód, więc subiektywnie nie widzę możliwości, żeby się zgubić na tej trasie. Ja wiosną zrobiłem bardzo ładny trening siłowy pod góry. Mieszkam w Poznaniu, więc nie mam gór. Robiłem sobie właśnie mój ulubiony trening 30 razy 200. Dym, 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 dym. I na wiosnę, na lato biegałem bieg rzeźnika i maraton gór stołowych. Miałem bardzo fajnie zrobioną siłę. A potem się przygotowywałem pod maraton poznański, gdzie już tą siłę odpuściłem. Wydawało mi się, że jest okej, okay, że jest moc, że jest fajnie. I biegłem tu sobie z Ludzkiem do 15, zaczął się podbieg, on pobiegł dalej, a ja stanąłem. No i tak to wygląda, cała historia. Nazywam się Lucjan Chorąży, jestem tutaj trzeci raz na tym maratonie. No, w tym roku byłem drugi. No, większość dystansu prowadziłem, więc jest troszkę niedosyt, że nie udało się wygrać. Nie, startuję w Polsce w maratonach górskich. W tym roku na przykład startowałem w Karkonoszach. Byłem czwarty. Tyle, że od 6 kilometra biegłem z kontuzją nogi, bo sobie zwichnąłem. Także uważam, że to był sukces mój, czwarte miejsce. No, tamten sezon generalnie miałem dużo lepszy. Drugi w Gorcach, byłem tutaj, byłem pierwszy. Także tamten sezon był zdecydowanie lepszy. Każdy maraton jest inny. No, ten na przykład bardzo dobrze mi się biegło do Skrzycznego. Wypracowałem sobie 4-minutową przewagę, ale to niestety nie wystarczyło. W tamtym roku na przykład miałem 10 minut przewagi nad drugim zawodnikiem. W tym roku tylko 4. No i na podbiegach super się czułem, na zbiegach niestety. No, byłem słabszy od zwycięzcy dzisiejszego. Mi się wydaje, że po prostu w kolejności w dzisiejszym dniu zdecydowały zbiegi. Jednak na końcu był zbieg, no i dlatego przegrałem. No, na matyskę mi się też ciężko biegło, naprawdę. Po prostu to była walka po prostu z całym sobą na matyskę. Każda trasa naprawdę tu jest fajna, naprawdę fajna i co roku tu przyjeżdżam i na pewno będę przyjeżdżał. Organizatorzy fajni. Wszystko super, czyli rozumiem, do zobaczenia w przyszłym roku. Tak, oczywiście, na pewno. Wśród kobiet najszybsza na trasie maratonu była Ewa Majer, 3 godziny, 47 minut i 9 sekund, która okazała się szybsza od Magdaleny Janowskiej i Magdaleny Chełmickiej. Na trasie maratonu przygrywały kapele, a hitem tej imprezy byli dwaj góralscy trębacze, Jacenty Ignatowicz i Michał Moroń. Na mecie każdemu zawodnikowi medal wręczał Edward Dudek. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy dyplom ze swoim zdjęciem. Zakończenie maratonu odbyło się na scenie zajazdu Chorolna, gdzie zawodnicy mogli upiec sobie kiełbaski przy watrze, skosztować rekordowej i najlepszej kwaśnicy,
napić się grzańca i gorącego piwa oraz herbatki. Były puchary i nagrody rzeczowe. W dekoracji udział wzięli nowo wybrana poseł RP Małgorzata Pępek, przewodniczący Rady Gminy Lipowa Zdzisław Setla, wójt gminy Radziechowy Wieprz Grzegorz Figura, ksiądz proboszcz Ryszard Kubasiak, dyrektor Zbigniew Śliwiński oraz komandor Edward Dudek.